Dzień dobry, panie dyrektorze. O nie! Morderca! Powiedz mi, drodzy, jestem Dizisowski. Mam nadzieję, że stęskniliście się za Ayano, ponieważ to jest kolejny odcinek z Yandere Simulator. Możesz mi, kolego, nie wchodzić w kadr? Dziękuję. Proszę się nie pchać, wszyscy zdążycie na odcinek. Nie ma skakania po plecach innych. Do gry została dodana nowa, kluczowa dla fabuły postać. Oczywiście sobie troszeczkę z nią poeksperymentujemy i użyjemy do tego m.in. naszej ulubionej atencjuszki. Jednak zanim przedstawię wam tę osobę, to małe, troszeczkę żebrackie ogłoszenie. Otóż z nieznanych mi powodów YouTube zaczął flagować Yandere Simulator jako nieodpowiednie dla nieletnich, jednocześnie ustawiając znak równości pomiędzy 13-latkiem a 17-latkiem. I w związku z tym, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka z Yandere Simulator, to polecam wam zasubskrybować kanał, a w szczególności nacisnąć dzwoneczek. Mówię wam głównie o tym ze względu na to, że po tym jak YouTube oflaguje taki film jako nieodpowiedni dla nieletnich, to prawdopodobnie nie zobaczycie już go w swoim subboxie, nie pojawi się on w karcie polecane, a już tym bardziej i nie zobaczycie go na głównej stronie YouTube'a. A jeżeli dzwoneczek was wystarczająco szybko powiadomi o odcinku, to obejrzy go dosłownie każdy. Wracając do naszego głównego tematu, to nową postacią w Yandere Simulator jest dyrektor szkoły, którego biuro cały czas stało dla nas otworem. Ale czy sam dyrektor będzie stał otworem dla uczniów, którzy mają problemy? O tym przekonamy się już za chwilę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Oh, to ty! Nie, to nie może być prawda! Ty musisz być jej córką! Będę tolerował cię w mojej szkole, ale nie w tym biurze! Wyjdź stąd! No ja nie mam zamiaru stąd wychodzić, przyjdę tutaj z problemem do pana! Nie ma tutaj nic dla ciebie! Po prostu stąd wyjdź! Nie, no panie! Panie dyrektorze, proszę nie celować we mnie bronią w szkole. Ja mam rączki tutaj, przyszedłem tylko po klucz, którym otworzę skrytkę z kataną. To ja już wiem, po co dyrektorowi w tej szkole jest katana. I widzę tutaj pewien związek, bo skoro tutaj jest klucz i do niego ma dostęp tylko dyrektor, to jeżeli ten klucz ukradniemy i na przykład zabijemy kogoś tą kataną, oczywiście nie wyrzucając jej nigdzie i nie ukrywając zwłok, to moglibyśmy go wrobić w morderstwo. Oczywiście potrzebne byłyby nam do tego rękawiczki i znając życie, ta funkcja jeszcze nie jest zaimplementowana w grze, ale sobie to sprawdzimy, tak na szybciora sobie to później sprawdzimy, jednak chcę zobaczyć, jak blisko mogę podejść, zanim dyrektor mnie niestety nie zabije. Albo i niestety, bo mogę przyjść tutaj drugiego dnia do szkoły. To jest zwykły taser. No dobra, no to się w takim razie cofniemy. I dopiero od tego miejsca jakoś rozpoczyna celowanie we mnie. Dzień dobry, proszę państwa. Rozpoczynamy dzisiaj gimnastykę ciała pedagogicznego. Tak w ogóle to chciałem się mu przyjrzeć troszeczkę. Zobaczymy, jak wygląda. No całkiem dużo szczegółów na jego twarzy, jak na wczesną wersję jego postaci w tej grze. Czy moglibyśmy mu wykonać zdjęcie, by sprawdzić, kim jest? Nie, nie możemy. Szkoda. Niestety nie. Myślałem, że jakaś opcja tutaj będzie, by mu zrobić zdjęcie, ale chyba nie uda mi się podejść po ten kluczyk, niestety. Musielibyśmy stąd go jakoś wywabić. Zobaczymy, czy usłyszy śmiech. Nie słyszę. A może on nie chce, żebyśmy zobaczyli to, co skrywa na swoim laptopie? Panie dyrektorze, co pan tam ma? Pewnie to kolejne... kolejne tabelki z Excela. Panie Psycho, sprawa załatwiona. Czekaj, czekaj! Psycho to jest nazwisko naszej 10. rywalki. Nie pamiętam, Megami albo Megumi, jakoś tak. I ona nie chce przyjść do szkoły ze względu na to, że Ayano w niej jest i pojawi się dopiero później, kiedy dowie się o tym, jak wiele zła wyrządziła ona, a raczej będzie podejrzewała, że to właśnie Ayano zrobiła. I pojawi się w szkole dopiero później, by obronić innych uczniów. Oczywiście sprawdźmy, jak wyglądałaby ta animacja przed zbagowaniem jej telefonem komórkowym. Niestety mamy dalej poniedziałek, ponieważ kolejnego dnia nie dożyliśmy. Można wręcz powiedzieć, że troszkę za duża dawka była w tym paralizatorze. Otwieramy drzwi, aktywujemy nasze ulubione radyjko. Dyrektor ma to gdzieś.
Niestety nie reaguje na to. Podejdę sobie wystarczająco blisko i zobaczymy, jak wygląda ta scena od boku. No to nieźle, panie dyrektorze, nieźle. Te znaki zapytania. Te znaki zapytania idealnie obrazują te zaskoczenie, jakie ma Ayan. Tak podeszła sobie do kogoś, komu może zaufać, komuś, kto pracuje w tej szkole i nagle... I szybki fun fact. Pan Cycle, czyli ojciec Megami, jak zwał tak zwał, jest właścicielem korporacji, która odpowiada za cały sprzęt w tej grze. Począwszy od takich laptopów jak ten, a kończywszy na przykład na mikrofonie kierunkowym, który możemy dostać od InfoChan. Ja tutaj widzę wypielacz. Aha, faktycznie, bo w jednej z aktualizacji, bo ja jedną aktualizację przegapiłem, bo nie było w niej nic ciekawego, dzięki temu chyba będziemy mogli, to nawet nie jest wybielacz, tak, to jest wybielacz tak naprawdę, dzięki temu będziemy mogli dopiero teraz czyścić podłogę z krwi. O ile się nie mylę, jeżeli teraz weźmiemy ze sobą też miotłę w trakcie zajęć, to niektórzy będą nas podejrzewać o coś. Oczywiście ona jest teraz zajęta czymś innym, więc na razie nie powinna zwracać na nas uwagi. Za chwilkę wrócimy do dyrektora. Nawet weźmiemy ciało Midori ze sobą. Zobaczymy, jak inne osoby zareagują na to, że mamy ze sobą wiadro. Nikt nie reaguje na to, aż dziwne. W logach aktualizacyjnych była mowa o tym, że uczniowie będą zwracać na nas uwagę, kiedy w trakcie zajęć będziemy nosić ekwipunek szkolny służący do sprzątania. Nosić go możemy dopiero od 14:30 do godziny 16, o ile się nie mylę. I wtedy też pojawiają się nowe animacje uczniów, ale to sobie zostawimy na sam koniec. Na razie sprawdźmy, czy faktycznie potrzebne nam jest to do posprzątania. Zostawimy sobie broń w innym miejscu, zobaczymy, zamoczymy sobie teraz. A na początek musimy dodać wybielacz. Tylko nie wiem, dlaczego akurat wybielacz nam jest do tego potrzebny, bo nie chcę tutaj nikomu robić poradnika zabójcy, ale krew bardzo łatwo się sprząta zimną wodą. A skąd to wiem? Stąd, że mam białą wykładzinę. I raz po tym, jak mnie ugryzł komar i to rozdrapałem, to musiałem szybko to posprzątać. I powiem wam, że bardzo łatwo udało mi się to zrobić. I nie ciepła woda. Koniecznie musi być zimna. Przepraszam bardzo, ja nic nie zrobiłem. Ja dopiero tutaj sprzątam. Już rozlała się, dobrze? Nikomu nic nie powiesz, ale ja nic nie zrobiłem. Wpadł mi pomysł do głowy. Sprawdźmy przy okazji, jak to będzie wyglądało. Kto pierwszy nas zabije? Nauczycielka czy dyrektor? O ile dyrektor w ogóle może to robić. A wiem, że na początku tej aktualizacji nie mógł nas zabić, dopiero od ostatniej poprawki może to zrobić. Dzień dobry, panie dyrektorze. O nie! Morderca! Dobra, nie będę się tutaj rozwodził w temacie tego, czy dyrektor może nas zabić, czy nie, ale skoro ma taki zasięg teraz, to czy uda nam się to wszystko wykonać i zgrać w czasie? Jednak, moi drodzy, ja zawsze znajdę rozwiązanie problemu. Musimy tylko włączyć odpowiedni tryb. Wyłączymy sobie tylko muzykę, ponieważ jest mi zbędna. Dzięki temu będziemy mogli troszkę szybciej się poruszać i mam nadzieję, że inni nauczyciele będą mogli nas dopaść. Na szczęście dalej się możemy teleportować, więc po pierwsze bierzemy nóż, zabijamy Midori. Zabieramy Midori, która aktualnie postanowiła się gdzieś teleportować. Midori, uspokój się. Proszę, Midori, Midori, co ci się stało? Proszę, żyj. Na szczęście możemy ją podnieść, mimo tego, że jej noga aktualnie jest taka troszkę... Tak, do połowy ugotowane spaghetti. Wracamy przed szkołę. Podskakujemy do nauczycielki, która zapomniałem, że nas będzie olewać, kiedy będziemy mieli ciało, ale zobaczymy, czy dyrektor w jakikolwiek sposób zareaguje, bo skoro już jesteśmy w easter eggu, to sprawdźmy, czy easter egg będzie miał na to jakiś wpływ. Zawsze się w tych korytarzach na trzecim piętrze, a raczej na drugim gubię. O, o, o! Czyli kiedy jesteśmy w easter eggu, to dyrektor może nas zabić pod warunkiem, że będzie miał ku temu powód. Miał teraz powód i oczywiście ten powód wykorzystał. Jest jeszcze jeden sposób, by to zrobić. Po prostu teleportujemy się na początek przed szkołę. Uciekniemy przed nią tutaj i pójdziemy od razu do dyrektora. Ona powinna do nas tak w miarę szybko dotrzeć. Nie wiem, którędy do nas przyjdzie, dlatego się musimy rozglądać. Landrynka biegła. O, idzie, 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 idzie! Jest! Udało się, otworzyłem. Jednak nie udało mi się wejść, ale nasz eksperyment dalej trwa. Cholera! Jasna! Zapomniałem, że uczniowie jeszcze nie weszli nawet do szatni. Zobaczymy, jak to się skończy. Wejdę od razu, gdy tylko ona tu będzie. O, co?
Chciała mnie olać. Dobra, raz, dwa, trzy. Dostałem podwójny wpierdlicz. Nie dość, że z tazera, to jeszcze mnie obezwładnili. I w związku z tym, że olałem poprzednią aktualizację, to szybko was poinformuję, co jeszcze w niej dodano poza wybielaczem. Otóż w różnych miejscach, gdzie odbywają się różne konwersacje, możemy ustawić sobie pluskwę. Oczywiście InfoChan nas za to pochwali i myślę, że na podstawie tego będziemy mogli być w kilku miejscach naraz, bo na przykład niektóre konwersacje mogą się odbywać jednocześnie i jednej moglibyśmy być świadkiem, a drugiej na przykład nie i dzięki temu będziemy mieli informacje z obydwu konwersacji, bądź może być też tak, że będziemy musieli wykonać jakąś akcję w trakcie trwania konwersacji, że dajmy na to, Kokona będzie rozmawiała z Saki, a my w tym czasie będziemy musieli na przykład podlać kwiatki. Nie możemy się rozwoić, dlatego pewnie InfoChan z Demon za majtki nam pomoże. Czy tutaj też moglibyśmy ją postawić? Oczywiście, pluskiewka może być też tutaj, czyli wszystkie te miejsca krytyczne dla gry mogą być przez nas podsłuchane. Oczywiście ze względu na to, że nasz Yandere większość czasu poświęca teraz na implementowanie do gry Osany, to nie mamy zbyt wiele aktualizacji, które mogą dla was nagrać, przy których moglibyśmy sobie pośmieszkować, dlatego te filmy z Yandere Simulator będą troszeczkę krótsze, będą pojawiały się częściej, a dlatego też więcej będzie modyfikacji. Ale to jest miejsce, które chciałem wam pokazać. Miejsce, którego się wstydzę tak naprawdę. Czemu się wstydzę? Ano dlatego, że to jest miejsce z easter eggami i mnie tutaj jeszcze nie ma. Nie ma takiego małego shopa, którego moglibyśmy sobie postawić, tak jak tego pluszaka związanego z youtuberem Oniku Biju Mike. To jest chyba z Markiplierem związane. Co tutaj jeszcze mamy? To też jest z Markiplierem. No chyba, że te dwie rzeczy są jakoś oddzielnie powiązane z innymi youtuberami. To nie wiem, z czym jest związane. To jest chyba związane z tą... Albo i nie, tego akurat nie wiem. To jest oczywiście związane z Cub Scouts. A marchewka? No, też nie wiem, z kim jest związana, więc możecie mnie tutaj oświecić, jeżeli wiecie, z czym związane są uszy królika i marchewka. Oczywiście jest tutaj też wielka litera C, która oznacza nawiązanie do gry Crash Crash. Nigdy w to nie grałem, ale opinie o tej grze krążą po całym internecie i prawdopodobnie tak, dzięki tej literce możemy zamienić się w różne postacie z tej gry. Tam chyba gra się w coś w rodzaju diamentów, że trzeba te diamenty tam rozbijać i dzięki temu udaje nam się podrywać różne dziewczyny. Oczywiście to jest odpowiedź na umieszczenie Ayano w grze Crash Crash, więc jeżeli chcecie ją poderwać, to możecie w to zagrać, ale ta gra też jest nieodpowiednia dla nieletnich. Właśnie to jest ciekawy zwyczaj, że w niektórych japońskich szkołach uczniowie sami zajmują się sprzątaniem swoich klas. U nas zazwyczaj w szkołach, do których uczęszczałem, był tylko dyżurny zajmujący się czyszczeniem tablicy i zgłaszaniem nieobecności niektórych uczniów i chyba to tyle. Myślę, że takie sprzątanie jest ciekawą opcją, która nauczyłaby szacunku niektórych ludzi do wspólnych rzeczy, do wspólnych miejsc, bo dla niektórych przyklejenie gumy do biurka nie jest żadnym problemem i nie czują się z tym jakoś źle, a w takiej szkole, gdzie inni muszą sprzątać za siebie i za innych, to myślę, że taki prankster zostałby szybko sprowadzony na ziemię przez swoich kolegów z klasy. I jak widzicie, jeden z naszych kolegów sprząta ławkę. Ciekawe, czy posprzątałby te napisy związane z samobójstwem Kokony. Tutaj też coś się dzieje, widzę, że wszystko sprzątają, nawet poręcz. A nie, myślałem, że sprzątają poręcz, a oni po prostu pozbywają się kokainy. Ładnie, udokumentowane, jeszcze z komórką w łapie, żeby ci przypadkiem nie wypadła, dobrze? Już widzę tą jedną metodę zabójstwa, jaką opracował Yandere Dev, czyli upadek z wysokości w trakcie sprzątania i trzepania kredy. W sumie skoro dyrektor siedzi tutaj od przynajmniej 7:30, mam już 3:30, no to raczej pracę skończył. A to oznacza, że pewnie go tutaj nie ma. Jest! Cholera jasna, myślałem, że go nie będzie tutaj, no co tu się dzieje? Opresyjność wobec uczniów! A Jano aż wyłusiała! Uwaga! O, nie ma go, jak miło, mamy teraz moment! Jednak zanim ktokolwiek pomyśli o wrobieniu dyrektora, warto jest mieć ze sobą rękawiczki, bo gdybyśmy zostawili tak nagle swoje odciski palców na tej katanie, to myślę, że nie za dobrze by się to skończyło. Oczywiście teraz udajemy się do jego pokoju, zabieramy kluczyk, subcio, i teraz zabieramy katanę. Udajemy się, myślę, że to już wszystko na dziedziniec. Tu jest nasza ofiara, która zawsze sobie o tej godzinie chodzi na papieroska. My się tej osoby oczywiście pozbywamy. Zostawiamy tutaj katanę, żeby każdy mógł sprawdzić, że to jest
coś od dyrektora. Ściągamy rękawiczki. Niestety nie mogę się tutaj rozebrać, ale dzięki temu, że możemy je ściągnąć, to mogę je bardzo szybko tutaj wyrzucić. Teraz udajemy się oczywiście do szkolnych pryszniców. Szybko się zaraz przebierzemy, tylko musimy się najpierw umyć. Szybkie myju-myju i przebieramy się w szkolny strój kąpielowy. A teraz tylko pozostało nam zanieść to i zdążyć jeszcze na zajęcia. Chociaż wiecie co, może na zajęcia nie ma... Nie! Niestety opcja skipowania czasu nie działa w tym momencie, więc muszę poczekać, aż to przestanie działać. Dobra, możemy już tego znowu użyć. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Na szczęście tak. Tak, działa wszystko. Pięknie. Ktoś chyba nie do końca potrafi korzystać z drzwi. Koniec zajęć. Zobaczmy, czy wyrobiliśmy dyrektora w zabójstwo. Okej. Mamy to. I teraz czas na dochodzenie. Policja przyjeżdża do szkoły. Odkryli ciało Musume Ronshaku. Mamy katanę z jej krwią. Nie ma na niej odcisków palców. To jest bardzo prawdopodobne, no bo dyrektor szkoły może po prostu mieć wyczyszczoną katanę. Bardzo proste. Ale wiecie co? Gdybyśmy ukradli mu taser, gdyby taka opcja się pojawiła, to moglibyśmy go wyrobić, to zabójstwo. Ale na razie zrobić tego nie możemy, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja i Nocna, a ja na was żegnamy. Podróżnie kolejnym razem. Jeżeli macie jakieś propozycje na to, jakiego moda wrzucić do Yandere i nagrać dla was, to możecie dać mi znać w komentarzach pod filmem. A tymczasem regularnie wrzucający filmy youtuber znika nagrywać kolejne filmy. Cześć!